zajęcie dodatkowe. Ze względu na to, że przypuśćmy, zostajemy w naszej szkole, nie decydujemy się na Pani propozycję przejście do SP11, co z takimi zajęciami na nasze dzieci? Czy nawet SKS-y, czy nie wiem, kółka plastyczne, czy kółka teatralne, czy kółka muzyczne? Jest absurdem zorganizowanie tych zajęć dodatkowych w tym momencie w bieżącej szkole SP5, plus do tego absurdem będzie na przykład chodzenie dzieci, gdzie dzieci z naszej szkoły SP5 w tej chwili bardzo wspaniałe mają wyniki z Akademii Małego i Lekoatletu, o czym Pani doskonale wyobraźnie, tak? Znaczy właśnie, myślę, że właśnie zrozumieliśmy, bo jeżeli niczego nie zrobimy i nie zmniejszymy ilości dzieci w szkole numer 5, to zajęcia popołudniowe będą pod znakiem zapytania, ponieważ wydłużamy czas zajęć obowiązkowych. W związku z tym te zajęcia pozalekcyjne będą w jeszcze późniejszych godzinach, tak? Jeszcze raz, proszę Państwa, jedna rzecz musimy sobie powiedzieć. Nie jesteśmy sobie wrogami, tak? My musimy umieć wzajemnie dorośli znaleźć maksymalnie obiektywne rozwiązanie. Na razie w dalszym ciągu oczywiście proszę o pytanie, za chwilę oddam. Proszę bardzo. Panie Prezydent, mam pytanie. Tak a propos we wrześniu zostaliśmy poinformowani przez Panią Dyrektor o podjętej w marcu uchwale o nowej realizacji, o wdrażaniu SP11, że tak powiem, na cały kąt. Okej. Uchwała jest. Dziwi fakt, że rodzice dowiadują się w połowie września o zaistniałej sytuacji. Nikt do tej pory z nami rodzicami nie rozmawiał. Pomijam fakt, że dzisiaj też jest zebranie właśnie tylko rodziców dzieci z klas szóstych, aczkolwiek to nie jest tak, że problemu z dziećmi z klas trzecich nie ma i nie będzie. Dziwi mnie fakt, że sama Pani twierdziła, że była Pani radną, która zainspirowała powstanie naszej szkoły i tak dalej, i tak dalej. Okej. Pytanie, gdzie jest współpraca między Wydziałem Oświaty a Urbanistyką? Wydają Państwo pozwolenia na rozbudowę osiedla. Mamy rodziców, którzy mają podpisane kolejne umowy z deweloperami na kolejne budynki, domki i tak dalej, i tak dalej. Nie wierzę w to, że nie znają sobie Państwo sprawy z tego, że ta szkoła nie jest główna. Mówi Pani o rentowności. Wspomniała Pani na początku o łączeniu liceum numer 3, numer 4. Jeśli nie myli pamięć, chociaż nie poruszam się w tamtym rejonie, mogę się mylić, ale bodajże szkoła, budynek po liceum na Grudgera stoi pusty. Opowiadała Pani 2 lata temu, że ma być tam przeniesiony sok z braci Gierymskich, aby miasto zaoszczędziło około 200 tysięcy rocznie, tak? Więc o rentowności, że budynek po SP numer 11 będzie stał pusty, to tak nie przemawia do mnie. Pytanie teraz tak. Klasy szóste, okej. Szósta D, klasa sportowa. Świetne wyniki. Nie wiem, czy mamy tutaj rodziców. A na pewno mam osiągnięcia międzynarodowe, bodajże tak. Więc o czymś to świadczy. Z tego co wiem, SP10 bije się o nasze dzieci z klasy sportowej. SP10 bije się o nasze dzieci z klasy sportowej. Bardzo chętnie je przyjmie. Moje kolejne pytanie. Mówi Pani o dobrowolnym przenoszeniu dzieci, o propozycjach, choć mam wrażenie, że klamka już dawno zapadła, chociażby właśnie. No, proszę Państwa, ja muszę przerwać. Absolutnie, i tu muszę wyraźnie protestować. Absolutnie zapadła. To ja poprosiłam to spotkanie wtedy, kiedy dowiedziałam się o tym, że jest jakiś niepokój, choć w kontekście głównie uczniów klasy trzeciej, tak? I o to spotkanie poprosiłam. W związku z tym nie ma żadnej decyzji. Proszę takich rzeczy, nie wmawiajcie sobie niepotrzebnie lęku. Pani Prezydent, to my sobie nie wmawiamy, my te rzeczy usłyszeliśmy, tak? Po pierwsze, mówię, to powtórzę po raz kolejny, problem dotyczy klas trzecich i szóstych. Dlaczego klas trzecich? Bo mam ich aż 8 bodajże, tak? Więc i tak będzie problem. To nie jest, że ten problem zniknie. Czy Pani może zadać pytanie, bardzo proszę? Tak. Jak Państwo sobie wyobrażają przenoszenie dzieci z klas szóstych do SP 11? Jeżeli powiedzmy w klasie 6A strzelam, przejdzie 5 dzieci, 6B 7, 6C, nie wiem, 4, 6D 5. Czyli co, wszystkie dzieci nie przejdą, tak? Będziemy lepić klasy z tych pozostałych dzieci, czy jak? No. Dobrze, ponieważ najpierw odpowiem na to pytanie pierwsze, tak?
4 na Grobera jest w naszym ciągu pustym budynkiem. Jest wystawiony na sprzedaż. Nie było możliwości przejścia tam soku, ponieważ koszt adaptacji wynosiłby 3 miliony złotych. Na to nas dzisiaj nie stać. Natomiast jest LO4 przeniesiony na Zaborowskiej, na szczęście, połączone z trzecim LO dzisiaj, ma jedna szansę, że ta szkoła będzie funkcjonowała, szczególnie w kontekście wygaszania gimnazjum. Ta szkoła w dużym stopniu, w dalszym ciągu ma bardzo wiele pustych sal. Bo problem dzisiaj, proszę Państwa, jest w tej chwili niedobór uczniów na bazę szkół ponad podstawowych. Także tutaj od razu to wyjaśniam. To połączenie na pewno było zasadne. Wracam teraz do Pani pytania, jak to będzie wyglądało. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy wspólnie z Państwem pracowali zasadę, że przenosimy całe klasy. Pamiętajcie Państwo, bo to jest ważne. Nie, proszę Państwa, to jest kwestia, poczekajcie, to nie możemy dzisiaj rozwiązać, bo Pani, my budujemy scenariusz bardzo precyzyjny. To są pytania rodziców. To są pytania, na które będziemy odpowiadali wtedy, kiedy podejmiemy decyzję o kolejnym kroku, będziemy rzeczywiście budowali jak ten zespół, tak? Na razie mówimy, jak powiedziałam, to jest pierwsze spotkanie nasze o tym. Dobrze by było, jeżeli Państwo mówicie o takim poczuciu bezpieczeństwa dzieci, to dobrze by było, żeby rzeczywiście przenosić całe klasy szóste. Natomiast, wiecie Państwo, cały czas odnoszę do sytuacji takiej psychologicznej. Jeszcze kilka miesięcy temu te dzieci szły najczęściej do gimnazjum numer 5, a także do innych gimnazjum, bo gimnazja też były obowiązkowo zrejonizowane, prawda? Ale już mamy 8-letnią szkołę. Natomiast mamy 8-letnią szkołę, do której bazowo nie jesteśmy przygotowani. To odpowiadam na pytanie o współpracy Wydziału Edukacji z Urbanistyką. Proszę Państwa, gdybyśmy my nie mieli zaplecza w postaci wolnych budynków szkolnych, to powiedziałabym, że rzeczywiście nie jesteśmy odpowiedzialni za rozwój miasta. Ale pamiętajcie, o kilometr niżej jest duży, w miarę nowoczesny, bo to jest poza Waszą szkołą druga nowa szkoła podstawowa w Słupsku. Oczywiście ona pochodzi z lat 70., ale ona jest standardowo nowa. Kilometr. W związku z tym, proszę Państwa, nie ma takiego gospodarza, który powie OK, tamtą szkołę, nawet nie ma takiego pomysłu. Dlatego, że dzisiaj nie potrzebujemy nowych placówek oświatowych, na przykład dla szkół ponadpodstawowych, bo mamy zagwarantowane. Natomiast szkoła podstawowa jest bardzo blisko, duża. Dlatego Rada Miasta podjęła decyzję, że tamta szkoła będzie szkołą podstawową właśnie po to, żeby odciążyć osiedle Kubańczyków. I myślę, że Państwo doskonale rozumiecie, że nie ma szansy na to, że mimo, że to się dynamicznie rozwija osiedle, zbudujemy na tym osiedlu w ciągu najbliższych 2-3 lat nową szkołę. W tej chwili przymierzamy się, jesteśmy z tego bardzo dumni, do zbudowania przedszkola. Tu obok szkoły. Ono jest także bardzo potrzebne. I znowu jest to wszystkie myślenie w kategoriach tych, którzy najbardziej potrzebują tej opieki i wsparcia, czyli najmłodszych dzieciaków. Cudownie byłoby, gdybyśmy mieli pieniądze na zbudowanie w tej części jeszcze żłobka, ale na razie jest to poza naszymi możliwościami finansowymi. Pani prezydent, czyli my mamy do wyboru dwa zła. Albo zostawiamy dzieci i dzieci mają zajęcia do 17.30, 18.00 bez zajęć poza lekcjami dodatkowych. To znaczy, no, albo bierzemy na siebie odpowiedzialność, że dzieci przejdą na 2 lata. Ideą wygaszenia gimnazjum było to, żeby ten głupawy okres 3-letni zlikwidować. Dzieci się nie zdążały przyzwyczaić do nauczycieli, do środowiska, do siebie nawzajem. To był najgorszy okres przedszkolny dla dzieci. Czyli bierzemy odpowiedzialność za to, że dajemy dzieci do nowej szkoły na 2 lata. W ciągu roku poznają oczekiwania, wymagania nowych nauczycieli, rozwijają się i skończą szkołę. I z takim startem do szkoły średniej. To jest dla mnie w ogóle pokolenie stracone w tym momencie. Czyli mamy Pani Prezydent dwie złe decyzje do wyboru, tak? Jako rodzice. Proszę Państwa, to jest trochę taka grecka tragedia, że rzeczywiście jak gdyby żaden wybór nie jest w 100% dla nas satysfakcjonujący. Natomiast mówię o tym, co zastaliśmy. Jeszcze raz podkreślam, nie mogę się czuć odpowiedzialna za to, że dzisiaj Państwo krytycznie także oceniacie to, co czynicie, ponieważ nagłość tej sytuacji zaskoczyła wszystkich nas, tak? I w tej nagłości sytuacji musimy umieć znaleźć rozwiązanie. Dlatego też nie będę oczywiście, dlatego mówimy o tym, że nie chcemy w sposób, bo najbardziej byście czuli jednak zniewoleni Państwo, gdyby była decyzja administracyjna, prawda? Bo oczywiście ona może być podjęta, taka decyzja. Pierwszy argument, 60 dzieciaków w klasach szóstych jest spoza obwodu.
Ale w związku z tym, dobrze. Ale w związku z tym na przykład pierwszy scenariusz, że te dzieci idą do innej szkoły. Przecież tego nie można zrobić, to jest także psucie więzów. Dlatego myślimy, na jakim poziomie wspólnego porozumienia możemy się spotkać, żeby uznać, że owszem, znajdziemy na przykład możliwość, że dwie klasy szóste, no siódme oczywiście przejdą do 11, że trzy klasy, cztery, albo się okaże, że żadne, tak? Bo jak powiedziałam, na pewno, żeby zachować pewne poczucie, taki horyzont bezpieczeństwa, to dobrze byłoby, żeby one przechodziły klasami, tak? W tych grupach, które są w jakiś sposób już zintegrowane, bo od czwartej klasy podstawówki są ze sobą. Co ze sobą? Czwarta klasa, piąta i szósta, tak? Okej, ja wiem, no bo to myśli Państwo było idealne, prawda, że taka możliwość istniała, prawda? Bo często jednak się to zmienia w czwartych klasach. Natomiast mogą być w dalszym ciągu w takim samym kształcie tej samej klasy, w siódmej i ósmej, tylko że w nowym obiekcie, tak? Także z nowymi nauczycielami, nie w całości, ponieważ Państwo wiecie, że potrzebni są także nauczyciele przedmiotów, których jeszcze w tych szkołach podstawowych czy przedmiotowych nie mieliśmy na czas gimnazjalny. Także na pewno część nauczycieli znalazłaby, jeżeli nie etaty, to na pewno godziny pracy. Ale że mogę Ci tego Państwu zagwarantować. Uczęszczają do klas integracyjnych, też będą brane pod uwagę, tak? Mówimy o klasach szóstych. Tak, oczywiście, takie same warunki musimy stworzyć dzieciom w nowej infrastrukturze, w nowych obiektach, tak? Pani prezydent, a przykład od Zelsa, jeżeli jest rodzeństwo, bo u mnie w klasie też jest, to są przykłady, dzieci w klasie szóstej, w klasie trzeciej, dzieci w klasie szóstej, w klasie czwartej, to przepraszam, rozdzielamy rodzeństwo. Proszę Państwa, no, jak na to Państwu możemy odpowiedzieć? To rodzeństwo jest w różnych klasach, bo niczego nie rozdzielamy, proszę Państwa, tylko jedno dziecko, tak jak pół roku temu pójdzie do gimnazjum, ale do innego obiektu, a drugie zostanie w tej szkole. I właśnie po to, żeby młodsze dziecko mogło korzystać z tej infrastruktury tutaj, potrzebujemy Państwa wsparcia dla zmiany sytuacji dzieci starszych. Bardzo proszę Pani, proszę. Pierwsze. Po drugie, czy miasto rozpatrywało taką alternatywę, żeby przekazać schronisko na rzecz szkoły, żeby rodzice nie musieli stawać przed dylematem, czy posyłać dzieci do innej szkoły, czy możliwe by było zaadoptowanie schroniska na rzecz dzieci, tak? Rozważaliśmy to już w tym roku, przymierzała się Pani Dyrektor do tego. Nie ma możliwości przebudowania schroniska na sale lekcyjne, bo kompletnie nie zgadzają się nam standardy. Na spotkaniu Rady Rodziców rozpatrywaliśmy taką opcję, żeby bibliotekę szkolną, która mieści się w budynku szkoły, przenieść do schroniska. Nie wiązałoby się to z tak dużymi kosztami, jakie były proponowane, około 300 tysięcy na adaptację tych sal, które są w schronisku. Przeniesienie biblioteki rozwiązuje problem dwóch, trzech klas, tak? Czy taka opcja wchodzi w rachubę? No, jest na tematu, dziękuję bardzo, jest na tematu, ale też chcę powiedzieć, że mówimy jednak o tym, w jaki sposób pogorszyć warunki funkcjonowania zdecydowanej większości dzieciaków, bo likwidowanie czy przenoszenie biblioteki to w tym kierunku trochę wyszła. Ale jak to jest problem z korzystaniem z biblioteki przed lekcjami, czy w czasie, czy po lekcjach? Dzieci mogą iść do budynku, który ma osobne wejście, i tam skorzystać z wypożyczenia. Ja myślę, że bardzo szybko sama Pani miałaby taki dyskomfort tej decyzji. Naprawdę. Trochę to tak się nam łatwo.